Dzień dobry, właśnie przed chwilą zobaczyliście moje preview dotyczące następnego odcinka z czołgu, a to będzie takie informacyjny film, taki będzie super mega, ogólnie będzie podsumowanie całej naszej działalności do teraz i do tego jeszcze chciałbym wam życzyć wesołego jaja, także no, lecimy po kolei. 74 osoby, kiedy zaczęliśmy robić ten kanał, czyli kiedy Klodzi zmieniło się właśnie na po prostu, mieliśmy 38. Tak jak widać, jest duża różnica, za co dziękuję i pewnie Marcin też będzie dziękował. Co ja tu klikam, nawet nie wiem. Dobra, to chciałbym wam najpierw po kolei pokazać... Kurde, nie, na tym... O, najlepsze filmy. Najlepsze filmy przez całą naszą działalność. To moja pierwsza gra mojej pierwszej gry robione na Unity 3D. Oglądaliście to w sumie 130 minut, także WoW. Dalej jest Opuszczony Dom, czyli nasz pierwszy film, który był właśnie jako po prostu, jako film z po prostu. I dalej live, na którym rozwaliliście w ogóle system. 14 czy tam 15 subów na jednym live. No dobra, cały okres, najlepsze filmy jakie były, to będą się trochę z Klodim mieszać. Pierwsza część oczywiście Pieronka, 1200 wyświetleń, 965 minut obejrzanych. Kurde, dużo. Dalej Grzybowa Wyspa, 671 minut. Pan Parówka Szaleje, to jeszcze był film aż chyba z półtorej roku i to był jeszcze z Darkiem nagrywany. Polecam ogólnie, fajnie wyszło. Pocian, Nietoperz i Pan Parówka, Siatkówka 4, to jakie tam jaja były, też z Darkiem. I Klodi to Illuminati, pierwsza piątka. Piątka, raz, dwa, trzy, cztery, piątka, dobra. Dalej, co wam tu pokazać? Oceny pozytywne przez cały okres. 89% to są lajki w górę, także bardzo fajnie. Czas oglądania przez co? Czas oglądania? Aha, widzowie bez subskrypcji i subskrybenci. Przez cały okres, no widać, że troszkę jest jakby kiepsko, jeżeli o to chodzi. 44% to jest dosyć mało jakby. I prosiłbym tych, którzy nie subskrybują mnie, a oglądają mnie, o subskrypcję. Bo wam to tam i tak w dupie to macie, a ja się chociaż uchacham. Subskrypcja właśnie, to jest strzałka w dół. Tylko dlatego, bo w poprzednim miesiącu było 12 subów w górę, a teraz jest 11. Nie powiedziałem tylko, bo to jest bardzo dużo. Tu widać, to był chyba dzień live'ów? Nie, co ja gadam, to jest 18. No nie ma tutaj live'ów. Tu jest, o, ta wielka strzałka, 14 subskrypcji. Kurde, nie trafia, 18, sobota. 14 subów i tu rozwaliliście system, potem 7 subów spadło po tym live'ie, ale to i tak zostało 7 następnych, 7 stałych widzów zostało, no także jestem bardzo zadowolony. I co? No i wyświetlenia oczywiście. W tym miesiącu 570, przez 90 dni 1140, 100% więcej, ale to tylko dlatego, bo mój kanał jak widać był odtąd dotąd jakby nieaktywny, był wyłączony całkowicie, bo przestałem nagrywać. I tam wcześniej tym było info, że zaczyna nagrywać i widać dużo jakby... no nic nie nagrałem. A tu był Klodi akurat. Dwa wyświetlenia, 17, a tutaj po prostu, kurde, nie mogę z tej... 34, a to duże? 157 wyświetleń w jeden dzień, to był dzień live'ów i to normalnie było masakra. Była masakra ogromna. Strony kanału, o, jak mnie odnajdujecie, przez stronę 28%, funkcje przeglądania 22%, powiadomienia 15%, a to czyli ktoś używa powiadomień. Wyszukiwarce 7%, to i tak fajnie, że ktoś mnie w wyszukiwarce szuka, że znajduje w ogóle, no nie jest aż tak źle, to może jeszcze się wybije kiedyś. Playlisty i takie tam pierdoły, dobra, dalej. Najpopularniejsze źródła tych linków do moich filmów, Let's Play. No tam akurat jestem zarejestrowany, tam pokazuję swoje filmy też. Ogólnie fajna strona, jeżeli chodzi o tych jakby niepopularnych youtuberów.
dalej nieznana, no to nie wiadomo, jakieś może... no... Red Tuba. No i z Facebooka. Wyszukiwane słowa Laney LX20, najbardziej już najpopularniejsze wyszukiwane. Jak ktoś wpisuje Laney LX20R, to wyskakuje mój film i to właśnie jest najczęściej widziany mój, kurde, co ja garam. No i dobra, to możecie zobaczyć, jakie słowa właśnie mnie najbardziej wybijają, które mam w opisach czy w tytułach. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że te moje recenzje wzmacniacza i gitary wyszły okropnie. Już nie będę takie recenzował z kartki, bo to na kartce miałem wszystko. Będę tak jakby z jajem to wszystko robił. Tak jak robię te filmy z Unity. Najpopularniejsze filmy promujące moje materiały przez, poproszę, 90 dni około. Opuszczony dom, Ford Świerkocin, czyli dwa urbex. A urbex lubię robić. No, mogę wam teraz powiedzieć, że trzeci urbex, możliwe, że będzie opuszczona fabryka butów. Butów. Ale jeszcze nie jestem pewny, jeszcze się zobaczy. I nie wiem, kiedy to nagramy. Zobaczysz, w sensie ja z Marcinem. I co? No i odbiorcy. Mężczyzna 84%, kobieta 16%. Wiek gówniarzy w większości. Chociaż jest osoba, która miała więcej niż 65 lat. Najpopularniejsze kraje. O, kraje przez 90 dni. Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Filipiny, Hiszpania, Brazylia, Egipt, Serbia, Tajlandia, Bahrajn. Co to jest Bahrajn? Z Argentyny. No i co? No i to jest tyle. Tak wygląda nasz kanał. Mam nadzieję, że w następnym roku będzie tak optymistycznie 300 subskrypcji, a może i nawet 500. Ja bym był mega zadowolony. No i co? No i tyle raczej. Także jeszcze raz wam powiem wesołego jaja. A nie. Jeszcze miałem wam powiedzieć moje, w sensie moje, że Klaudiusza, plany na następne filmy. Na następny rok, jakie ja mam plany. Także ogólnie tak teraz jak sobie myślę, a mało myślę, bo nie umiem myśleć. Na pewno będzie ta kulka. Na razie wychodzi 18 odcinków z tego, bo jest 18 wersji. To będą trochę dłuższe odcinki, nie takie 7-minutowe, bo tam naprawdę jest co pokazać. I co? Dalej chciałbym zrobić recenzję Ogara, też tak na jajach trochę. Motovlogi. W sensie ja i Szymon, który jeszcze nic nie dodał, nie wiadomo czemu. I kto tam jeszcze, co tam jeszcze chciałem zrobić? Aha, jakieś już normalne gameplaya w stylu na przykład tu nie mam pojęcia w stylu jakie. Może Garry's Mod? Tylko że problem jest taki, bo ja mam komputer na sprzedaż i nie wiem, ile go jeszcze będę miał. Także ja mogę Petiusza się odpaść, albo będę na laptopie robił mojej siostry Alice. Zapraszam do kanału. A i od razu, jak już mówię, zapraszam do Next Templowski. On też nawet spoko filmy robi, bardziej vlogi, ale spoko. I ten. I co ja mówiłem? Aha, ale to wtedy by troszkę jakby gorzej to wszystko wyglądało, bo to by było nagrywane na laptopie i w ogóle. No. To co? No to chyba tyle. Tyle. No jeszcze tylko urbexów więcej będzie. Tam ja tak na szybko wszystko wymyślam, tak to nawet nie wiem, co będę za rok robił. Także tego. Jeżeli do teraz dotrwaliście, to żegnam.